Bardzo ważne jest na naszej drodze, abyśmy jak najwięcej zwracali uwagę na to, jakie cechy ma nasz Pan, Pan Jezus Chrystus. I takich cech jest wiele. Myślę, że z pożytkiem będzie, jeśli dzisiaj przejrzymy kilka miejsc ze Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus jest przedstawiony jako sędzia. I pierwsze z takich miejsc to jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42 werset. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42. Tutaj jest wypowiedź jednego z uczniów Pana Jezusa i ta wypowiedź brzmi tak: przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. Czyli dowiadujemy się z tego fragmentu, że Pan Jezus Chrystus jest sędzią. Sędzią, czyli tym, który ma rozdzielać, ma podzielić, bo sąd znaczy po prostu oddzielenie, podział. Na tym polega osądzenie, że się oddziela dobre od zła, dobrze wykonane od źle wykonanego, że po prostu dokonuje się sprawiedliwej oceny. I widać, że On jest sędzią żywych i sędzią także i umarłych. Czy jest jeszcze jakaś trzecia grupa, która nie należy do żywych i do albo do umarłych? No nie ma. Czyli widać, że Pan Jezus też, możemy powiedzieć, i też takie słowo w innym miejscu pada, że Pan Jezus jest sędzią wszystkich. Kolejne miejsce to jest też z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. 17 rozdział, 31 werset. I tutaj widzimy wypowiedź apostoła Pawła na Areopagu, gdzie kieruje on te słowa do pogan, do ludzi, którzy byli z dala od Boga, i ja przeczytam to od 30 wersetu. Najpierw sam 31, gdyż wyznaczył dzień, którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli widzimy, że jest to jasna wypowiedź, z której wynika, że będzie kiedyś taki dzień, że jest ten dzień już wyznaczony, czyli Bogu ten dzień jest znany. I w tym dniu coś się będzie działo. Będzie się działo to, że będzie sądzony świat. W jaki sposób? No, sposób sprawiedliwy. Co to znaczy sposób sprawiedliwy? Sprawiedliwy sąd to nie jest sąd stronniczy. Stronniczy sąd miałby miejsce wtedy, gdy Pan Jezus nie wcielił się, nie przyjął postaci człowieka i gdzieś tam jako stworzyciel, bez wiedzy, jakie my mamy słabości, bez uczestnictwa w tych słabościach, bez zanurzenia się między grzeszników, samemu będąc oddzielonym od grzechu, to gdyby chciał taki sąd sprawować, to można by było podejrzewać, że temu sądowi czegoś brakuje. Nie przypadkiem także my ludzie, gdy powołujemy kogoś na sędzie, to jest to człowiek, który chodził z nami do szkoły, jest to człowiek, który chodził po naszych miastach, jest to człowiek, który w takich samych sklepach jak inni kupował, był może lepszym lub gorszym uczniem. Zazwyczaj są to lepsi uczniowie, w naszym akurat systemie na prawo jest się dosyć trudno dostać. Więc są to osoby, które
są zanurzone w naszej rzeczywistości i poznają tych, których później będą oceniać, osądzać. I Pan Jezus w doskonały sposób poznał człowieka nie tylko jako stworzyciel, nie tylko jako ten, który wie, jak powinien działać człowiek, ale też, który obserwował tego człowieka w upadku, gdy był przez tych ludzi oceniany nawet, osądzony. Cóż za paradoks, że sędzia wszechświata był poddany ludzkiemu sądowi i to sądowi niesprawiedliwemu. Natomiast Pan Jezus będzie sądził świat sprawiedliwie. Z karą jest taka natura kary, że ona wtedy jest sprawiedliwa, kiedy nie jest ani za łagodna, ani za ostra. Chodzi o to, żeby nie było ani jednego miligrama ciężaru więcej niż dana zbrodnia wymaga, ani też, żeby nie było to zbyt łagodnie, gdyż wtedy jest to niesprawiedliwość. I tutaj w otoczeniu widzimy takie sformułowanie, 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Jednak teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Czyli widać, że tylko i wyłącznie brak wiedzy był jakimś sposobem na to, żeby Bóg puszczał płazem te ludzkie drogi na ziemi. Ale to jest tylko w odniesieniu do ludzkich tutaj dróg na ziemi. Dlatego, że widzimy, że jeśli każdy człowiek, już w Hioba jest to powiedziane, że Bóg przemawia 2 lub 3 razy, lecz na to się nie zważa, to nie ma ani jednego człowieka, który nie został o drogach Bożych poinstruowany na tyle, żeby nie mógł, tak jak Abraham, wyjść z Babilonu, wyjść z Ur Chaldejskiego. I przecież Abraham nie miał jakiejś książki pod nazwą Przedstary Testament, który był napisany przez Boga jako Słowo Boże. Nie miał tego typu pomocy. On był właśnie wtedy w czasach niewiedzy, które Bóg puszczał płazem, a mimo to skorzystał ze wskazówek, które Bóg przez Boże stworzenie do niego pokazał. Jest taka książka Wieczność ich w sercach. I tam jest opis pewnego azteckiego księcia. Oni się nie nazywali księciami, to był inny zupełnie system monarchiczny, ale na nasze potrzeby nazwijmy go księciem. I ten książę, władca tego ludu, był człowiekiem, który na podstawie stworzenia dowiedział się wiele rzeczy, które my byśmy powiedzieli, że bez czytania Nowego Testamentu i Starego Testamentu byłoby trudno odnaleźć. On wyrósł w kulturze, która była heliocentryczna. Czyli, że słońce było dla tego ludu kimś w rodzaju Boga. I on, obserwując słońce, stwierdził, że ono nie może być Bogiem. Bo jak niewolnik rano o określonej porze wstaje i jak niewolnik o określonej porze zachodzi za horyzontem. Dzień w dzień, niemal bez jakichkolwiek odmian, jak niewolnik. I na tej podstawie zrozumiał, że jest ktoś, kto temu słońcu każe się tak zachowywać i ten ktoś to jest Bóg, który to słońce stworzył i kontroluje. I zaczął też wiele przemyśleń w tym kierunku, które niestety się nie doszły do naszego czasu w pełni zapisane,
Natomiast on też, z tego co pamiętam, zrozumiał, że skoro ludzie są grzesznikami, to tylko sprawiedliwy Bóg mógł zadziałać, żeby ludzi bez uczynków tych ludzi pojednać z sobą. Można by powiedzieć prawie, że odkrycie, które podobne jest do tego, co my mamy w Ewangelii. Możliwe, że jest to wręcz identyczne w wielu punktach z tym, co znane jest jako Ewangelia Wieczna, bo tam jest oddajcie Bogu chwałę. I tam nie ma zbyt wielu takich szczegółów, które dotyczą chrześcijańskiego objawienia, ale mimo to, tak jak Abraham, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to było ku sprawiedliwości. Więc ten sąd, który Pan Jezus będzie sprawował, będzie sprawiedliwy, będzie wykonany przez człowieka, bo tu jest powiedziane, będzie przez męża. Kolejna ważna cecha, ustanowił go Bóg, potwierdzając to ustanowienie przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli widzimy, że wskrzeszenie Pana Jezusa z martwych ma oprócz waloru takiego potwierdzającego całą jego służbę, także walor taki, że potwierdza to, że jest on ustanowionym sędzią wszystkich. Kolejne miejsce. To jest Ewangelia Jana, 5 rozdział, 22 werset. Ewangelia Jana, 5:22. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Czyli potwierdzona jest ta sama myśl z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, że Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy, ma ten wszelki sąd oraz, że On jako sędzia ten sąd, prawo sądu, otrzymał od Ojca. A więc jest tutaj wyraźna informacja, dlaczego tak jest, w 23 wersecie. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Czyli widać, że Panu Jezusowi Chrystusowi jako odwiecznemu Synowi Bożemu należy się dokładnie taka sama cześć jak Bogu Ojcu. Błędem jest, jeśli ktoś Ojca czci inaczej niż Syna w tym zakresie, że Ojca czci bardziej, bo tu jest powiedziane ta sama cześć, aby wszyscy czcili Syna tak samo jak czczą Ojca. I kto nie czci Syna, tu jest bardzo ciekawa rzecz, ten nie czci Ojca. Czyli można by powiedzieć jednoznacznie, że to jest obrazą Ojca, jeśli ktoś Syna czci mniej niż Ojca. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie dali się oszukać przez różnego rodzaju filozofie, które próbują stawiać jakiegoś rodzaju piramidę, gdzie na tej piramidzie Ojciec jest najwyżej, Syn jest niżej, Duch Święty jeszcze niżej. Czegoś takiego w Biblii nie ma. Wszystkie trzy osoby Boże są różne, równe. Są równe, są jednolite co do chwały. Są równe, równie godne czci i nie ma tego typu gradacji. I kolejne miejsce to jest Jana, 5 rozdział, 27 werset. I tutaj znowu jest powiedziane o Ojcu. I dał Synowi władzę sądzenia, bo Pan Jezus sam jest Synem Człowieczym. Czyli i dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem
człowieczym. Potwierdza się ta rzecz, o której już we wcześniejszym fragmencie czytaliśmy, czyli to, żeby Pan Jezus Chrystus stał się sędzią, wymagało wcześniej tego, żeby On był Synem Człowieczym. Żeby był tym, który może położyć rękę zarówno na Bogu, jak i na człowieku. Żeby był i Bogiem, i człowiekiem, i dzięki temu tą władzę sądzenia jest w stanie sprawować w sposób niezakłócony. Kolejne miejsce to jest ten sam rozdział, 5 rozdział Ewangelii Jana, werset 29. I tu już jest w powiązaniu z 28, kiedy Pan Jezus mówi: wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, czyli Pana Jezusa, i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jak widać, tutaj jest podział na dwie grupy. I to dwie grupy, które różnią się co do przeznaczenia. Jedna z tych grup jest skierowana gdzie indziej. Druga z tych grup jest skierowana gdzie indziej. I co ciekawe, jest tutaj mianownikiem to, w jaki sposób czynili ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd, a ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. I to są słowa, które są bardzo brzemienne w skutkach. Bo czy jest człowiek, który dobrze czyni, a nie grzeszy? Nie ma, z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. A więc, czy ten werset mówi tylko i wyłącznie o jednej grupie, że wszyscy pójdą na sąd, bo źle czynili? Nie, gdyż byłoby wtedy to bez znaczenia tego typu wypowiedź. A przecież Pan Jezus bez znaczenia wypowiedzi nie przedstawiał. Więc czy choć jeden człowiek znajdzie się w tej pierwszej grupie, ci, co dobrze czynili, by powstać do życia? No więc jest tutaj pewnego rodzaju rzecz, która następuje na podstawie przypisania. Czyli, że pewna grupa grzeszników, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, na podstawie przypisania im uczynków Pana Jezusa mają przypisane dobre czyny. I w praktyczny sposób także, gdy już mają Ducha Świętego, bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma Ducha Świętego, każdy prawdziwie wierzący faktycznie również dobre czyny praktykuje. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj z jednej strony ta grupa na podstawie przypisania sprawiedliwe uczynki świętych, które są przypisane na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. A po drugie, jeżeli faktycznie dany człowiek żyje w Duchu Świętym, prowadzony przez Ducha Świętego, który go opatruje, kieruje, przedstawia mu kierunek życia, to ten człowiek tymi dobrymi uczynkami żyje. Jeżeli zobaczymy Ewangelię Jana, 3 rozdział, 18 werset, to Pan Jezus tu mówi wyraźnie: kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest tu rozstrzygająca. Także 36 werset tego rozdziału: kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim.
I także ta ekonomia Boża jest dosyć specyficzna, bo z kolei Ewangelia Jana, 6 rozdział, mówi w ten sposób. 29 werset 6 rozdziału Ewangelii Jana. Gdy Pan Jezus został zapytany w 28 wersecie, rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Czyli można by powiedzieć, że dzieło Boże według tej tutaj przedstawionej metody oceny to jest dzieło Boże polegające na tym, że się wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierzenie w to, że On jest doskonałym barankiem, wystarczy, żeby się wyłączyć z sądu Bożego. I także, co jest wolą Bożą, mamy przedstawione w 39 wersecie tego 6 rozdziału. A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czyli widzimy, że jest taka linia ominięcia sądu, ominięcia tego powszechnego sądu, który czeka każdego grzesznika, bo z natury każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas zasłużył na to, żeby na wiecznym sądzie usłyszeć wyrok potępienia. Nie jesteśmy w niczym lepsi od najlepszych czy najgorszych grzeszników tego świata. Po prostu jest to tylko i wyłącznie Boża łaska, że jesteśmy postawieni w sytuacji takiej, gdzie na sąd się nie pojawimy, bo uwierzyliśmy z łaski Bożej Panu Jezusowi Chrystusowi. Rzymian 2 rozdział, 2 werset jest kolejnym takim miejscem. Rzymian 2:2. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Więc widzimy jednoznacznie, że Boży sąd jest co do zasady bezwzględnie słuszny. I to jest tak, że już każdy, kto choć raz zgrzeszył, już na nim ciąży wyrok potępienia. Jego zguba nie drzemie. Jest to sytuacja, w której nie ma on żadnej wymówki przed Bogiem, bo sąd Boży jest słuszny. Sąd Boży słusznie spada na tych, którzy praktykują grzech. Rzymian 2 rozdział, 16 werset. Także jest tu wspomniane, że będzie taki dzień, będzie to w dniu, czyli jest taki dzień wyznaczony, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. I tutaj jest rzecz praktyczna dla nas, bo my lubimy, jak Ewangelię się opowiada w sposób miły, sympatyczny, grzeczny, kulturalny. I słowo piekło, słowo sąd, słowo potępienie, słowo jezioro ognia i siarki, to są słowa obecnie, ale myślę, że nie tylko obecnie, uważane za słowa należące do tak zwanej mowy nienawiści, do hate speech. I tutaj jest powiedziane, że sąd jest częścią Ewangelii. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej, mówi apostoł Paweł. Czyli jeżeli głosimy Ewangelię
jesteśmy zobowiązani do tego, aby pamiętać o tym, że sąd i potępienie, zagłada bezbożnych, wieczne tortury w jeziorze ognia i siarki są składową Ewangelii Pawłowej i mają być składową naszej Ewangelii. Gdy głosimy Ewangelię ludziom, musimy również wyeksponować to, że słusznie każdemu grzesznikowi należy się wieczna zagłada w jeziorze ognia i siarki, gdzie będzie każdy, kto tam się znajdzie, tręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. I jeżeli będziemy pomijać świadomie ten fragment, to świadomie będziemy okaleczać Ewangelię z takiego jej składnika, który tak naprawdę powoduje, że ona jest zrozumiała. Bo co to znaczy zbawić? No jeżeli nie ma zagłady, to słowo zbawienie jest bez sensu. Wtedy jest to zupełnie niezrozumiałe, przed czym owo zbawienie miałoby być. Dlatego patrząc na Pana Jezusa, że On jest sędzią, nie możemy zapominać o tym, żeby przedstawiając Pana Jezusa wspomnieć o sądzie. Bo cóż to za sędzia, który nie dokonuje sądu? Cóż to za Zbawiciel, który nie dokonuje ratunku z potępienia? I kolejne miejsce także z Rzymian, drugi rozdział, to jest miejsce 5 werset. Paweł zwraca się tutaj do swoich słuchaczy w ten sposób. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. To jest bardzo szokujące, że człowiek zwiększa swój kapitał potępienia z każdym grzechem, z każdą złą myślą, z każdą niedoskonałą swoją działalnością. Jest to straszne, bo gromadzisz to jest słowo co do zasady pozytywne. Gromadzimy na przykład latem zboże w spichlerzu, słoiki z przetworami na zimę. Czasami gromadzimy inne rzeczy, gromadzimy wiedzę, gdy jesteśmy w szkole czy na studiach. I to jest zjawisko co do zasady o walorze pozytywnym. Natomiast tajemnicą, którą ludzie starają się od siebie z dala trzymać, jest to, że każdy grzech, każde nieoddanie chwały Bogu jest gromadzeniem sobie gniewu na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Czyli znowu potwierdzone jest po raz kolejny, że będzie taki dzień i potwierdzona jest ekonomia potępienia. Ekonomia potępienia mówi, że każdy grzech gromadzi się jako taki negatywny skarbiec na dzień gniewu, kiedy ten gniew zostanie wylany na tych, którzy trwają w swoich grzechach. I kolejne miejsce, to jest 11 werset. I to jest bardzo ważne, bo pokazuje charakter Pana Jezusa, który nie jest stronniczy. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Czyli jeżeli mamy względy jako ludzie, czy to mamy wzgląd na przykład na to, że kogoś lubimy lub nie lubimy, albo że ktoś jest z nami jakoś powiązany, na przykład razem z nami jest znany nam ze szkoły, z naszej klasy i też
Mogą być inne rodzaje związków, rodzinne związki. Mamy wzgląd na swoich członków rodziny. Są też inne relacje, takie, że lubimy ludzi, którzy mają podobny sposób wyrażania się jak my. Choć to też jest wzgląd na osobę, który jest z punktu widzenia Bożego nielegalny. Bo my mamy być ludźmi, którzy naśladują Pana Jezusa Chrystusa i nie czynią niczego stronniczo. Niczego stronniczo mamy nie czynić. A więc nie mamy mieć względu na osoby. I Bóg nie ma względu na osoby. Czyli nie będzie tak, że jak szlachcic popełnił grzech i jak chłop pańszczyźniany popełnił grzech, to że za grzech chłopa będzie surowsza kara albo łagodniejsza kara niż za grzech szlachcica. Nie. U Boga nie ma względu na osobę. Nie ma. Jeżeli ktoś trafi na sąd Boży, to jest to sąd bezwzględny. Bez miłosierdzia. I kolejne miejsce to jest miejsce także z listu do Rzymian od 12 do 15 wersetu. Ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. Ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon realizują, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury, czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Czyli widzimy, że tu jest śmiałe twierdzenie Słowa Bożego, że każdy człowiek ma w sercu, w sumieniu, wewnątrz siebie zapisaną informację, co jest miłe Bogu. I jest takie powiedzenie, z którym ja osobiście się zgadzam, że Bóg nie wierzy w ateistów. To znaczy, że nie ma takiego człowieka, który by nie wiedział, że jest Bóg, który go pociągnie do odpowiedzialności. Może on tą rzecz ignorować, wyśmiewać, może chcieć ją jakoś zniekształcać, ale według między innymi takich miejsc jak to, jestem głęboko przeświadczony, że ktoś taki, kto nie wierzy w istnienie Boga, nie istnieje. On tylko mówi, że nie wierzy. Demony również wierzą i drżą, a ci, którzy podają się za ateistów, również wierzą i kłamią. Wtem tak, żeby rozsiewać tego typu fałszywe informacje. I kolejne miejsce to jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli widać tutaj informację, że będzie Chrystus oceniał. Jest tutaj jeszcze kwestia taka, że akurat 5 rozdział 2 listu do Koryntian jest skierowany bardziej do wierzących i zaczyna się tym, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie nierękoma zbudowany wieczny. Natomiast ta generalna reguła, która jest tu przytoczona, jest przytoczona w
tym kontekście, żeby pokazać, że dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Skoro naszym Panem jest Ten, który sądzi całą ziemię i rozlicza każdego na podstawie tego, że jakieś działania są złe czy dobre, to jak bardzo my mamy być gorliwi w tym, żeby realizować Jego wolę. I dlatego 11 werset mówi, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. I tutaj ważne także jest rozdzielenie, o którym jeszcze dzisiaj nie wspominałem, bo wspomniałem tylko, że my jako wierzący ominiemy sąd, ale spotkamy się z Panem Jezusem i będzie ocena naszego działania, którą też widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział. To jest 3 rozdział listu do, pierwszego listu do Koryntian. I tutaj jest wyraźnie pokazane, że każdy wierzący jest jak gdyby budowniczym. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, w dzień sądny. Albowiem w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I tutaj jest użyty termin dzień sądny. Bardziej jest to wina języka polskiego, że nie ma takiej pojemności słownej, żeby to od słowa sąd oddzielić, gdyż to, gdzie wierzący będzie, to do końca nie jest adekwatne, żeby nazywać sądem, gdyż my nie będziemy sądzeni, ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest przecież wyraźnie powiedziane. Więc nie jest to sąd o tym samym charakterze. Nie stanie wierzący przed sądem, w sensie sądu, który mógłby wieść do potępienia. Natomiast tutaj widzimy, że ludzie wierzący prowadzą życie w sposób albo wierny Panu, albo niewierny Panu. I nie jest to tak, że są to tylko i wyłącznie tak zwane czarno-białe przypadki. Nie. Część naszych działań jest ze słomy, część działań jest ze złota, część jest z kosztownych kamieni, tak jak mówi 12 werset. I te rzeczy, które przejdą przez tą ocenę, przez ten, tak jak tutaj w obrazie widzimy, ogień, to te rzeczy się ostoją. Natomiast wszystkie rzeczy, które z oceny pańskiej, z oceny oczami Pana Jezusa są bezwartościowe, jak siano, słoma, po prostu nie będą uwzględnione. Natomiast mamy też wyraźnie powiedziane, że każdy otrzyma na tym spotkaniu sądowym pochwałę od Boga. Jeżeli każdy otrzyma pochwałę od Boga, to znaczy, że za coś będzie każdego wierzącego można pochwalić. To nie będzie tak, że ktoś bez pochwały odejdzie z tego miejsca, z wierzących, i to jest nie tak, jak czasami jest w takich różnych niepoważnych trochę konkursach, gdzie
jest tak zwany order pocieszenia. Czyli ktoś w ogóle na konkursie się nie popisał, tylko za to, że był, dostaje nagrodę pocieszenia. Nie, to nie będzie tego typu kwestia. To jest żart z nagrody. Tam będzie szczere, prawdziwe, wypływające z Bożej oceny pochwalenie każdego wierzącego. I każdego wierzącego będzie za co pochwalić. Bo Słowo Boże mówi, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Natomiast patrząc na Pana Jezusa, to tu w 2 Koryntian 5 rozdział 10 werset mamy kolejne potwierdzenie, że to Chrystus sprawuje sąd. I to On daje zapłatę. I to On będzie tym, który tą decyzję jednoznacznie podejmie. Kolejne miejsce to jest Rzymian 14, 10. Rzymian 14 rozdział. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zepsucia. Czyli jednoznacznie widzimy, że ta odpowiedzialność jest nie tylko sprawiedliwa, nie tylko osobiście przed Bogiem, ale również indywidualna. Czyli to jest tak, że będziemy tam, co prawda zbiorowo, ale każdy będzie miał indywidualną relację z sędzią, czy też oceniającym. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że po tym wyroku, albo w trakcie tego wyroku, jest powiedziane, że ugnie się przede mną każde kolano i każdy język wyznawać będzie Boga. Jest tutaj nawet takie powiedzenie, że tuż przed wrzuceniem do jeziora ognia nawet diabeł odda pokłon Bogu i zostanie wrzucony do jeziora ognia. Nie wiem, czy można iść aż tak daleko, ale jest to zasada, która jak najbardziej pokazuje, że Bóg, wydając wyrok, doprowadzi każdego do uznania tego wyroku za sprawiedliwy i za taki, z którym się każdy osądzony w pełni zgadza. Jak czasami rozmawiamy z więźniami, to oni zawsze wszyscy tam są niewinni. Rzadko kiedy się zdarza, że któryś z więźniów powie: zasłużyłem sobie na to, jestem w pełni sprawiedliwie ukarany. Albo za to, co zrobiłem, to i tak mnie ukarano zbyt lekko. Natomiast sąd Boży będzie miał ten walor, że wszelki język wyznawać będzie Boga. Wszelki język, w pierwszej kolejności każdy język wierzącego. Natomiast każde kolano się przed Panem Jezusem ugnie i ono będzie ugięte, jak jest powiedziane, przez każdego. Kolejne miejsce to jest 2 Piotra 3,7.
ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Czyli widzimy, że ten sąd jest gotowy do zrealizowania, a tylko Boża cierpliwość powoduje, że moc słowa zachowuje i utrzymuje. To nie jest tak, że któregoś dnia będzie na tyle duży problem z globalnym ociepleniem, z zalaniem lądów przez oceany, zanieczyszczeniem środowiska i tak dalej, i tak dalej. Te problemy oczywiście wynikają z grzechu człowieka, które się pojawiają bardziej lub mniej zatrważający sposób, niszcząc naszą planetę. Jest nawet powiedziane, że Bóg wytępi tych, którzy niszczą Ziemię. W pierwszym zakresie chodzi oczywiście o moralne psucie Ziemi, ale również sposób taki, jak to grzech wszedł na świat i także świat przyrody został zakłócony. Także teraz cała przyroda wzdycha aż do objawienia się Synów Bożych i to wzdychanie wynika między innymi z negatywnych konsekwencji. Ale to nie to doprowadzi do zagłady. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to będzie związane z dniem sądu Bożego i zagłady bezbożnych ludzi. Więc to słowo podtrzymuje świat przy istnieniu. To słowo jest hamulcem. I to słowo jest tym, co powoduje, że to się jeszcze wszystko nie zawaliło. Zresztą w pierwszym rozdziale Hebrajczyków mamy też taką myśl wyraźnie wyrażoną, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I tu jest wyraźnie powiedziane odnośnie Pana Jezusa takie słowa. Więc On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I jak widzimy, odnośnie Pana Jezusa Chrystusa możemy potwierdzić jednoznacznie ze Słowa Bożego, że On jest sprawiedliwym sędzią. A więc naśladując Pana Jezusa i my mamy pamiętać o tym, jaki On jest i starać się do Niego przypodobywać. Działa On zawsze bez względu na osoby, nie kieruje się jakimiś pozamerytorycznymi przesłankami. On zawsze stara się oceniać serce i ponieważ ma oczy jak płomień ognia, robi to w sposób doskonały. I nic nie jest przed nim ukryte, gdyż jako ten, który zna i bada nerki i serca, doskonale wie, w jakim zakresie są te decyzje podejmowane. I ta straszna rzecz, jaką jest sąd, niech nam posłuży ku zrozumieniu tego, jak wielką łaskę nam okazano. Łaskę, czyli niezasłużoną życzliwość. Ta łaska nie byłaby pełna treści, gdyby nie było wiecznego potępienia. Ta łaska nie miałaby znaczenia, gdyby nie to, że groziła nam wieczna zagłada. I każdy, kto nie jest pojednany z Bogiem, musi z tego wyciągnąć prostą lekcję. Jeśli umrze na tym świecie niepojednany z Bogiem, to bezwzględnie na pewno trafi do jeziora ognia i siarki, gdyż żadne czyny, działania nie są w stanie potwierdzić tego, że zasłużył na niebo, bo tylko każdy uczynek udowadnia, że jest grzesznikiem i słusznie należy mu się zagłada. Natomiast dla wierzących
Jest to pociecha, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Że On zniósł na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności sąd Boży za każdy grzech wierzącego. On potępił grzech w ciele w tych 3 godzinach ciemności. Gdy zawołał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To dlatego On był właśnie pozostawiony, gdyż Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z grzechem i na świętego, sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa ten grzech został włożony. Ale dzięki temu, że grzech został potępiony, został on zdjęty z tych, którzy wierzą w Pana Jezusa i zostały im przypisane sprawiedliwe i święte uczynki Pana Jezusa. I dlatego wierzący też nie staną na sądzie, gdyż to Pan Jezus odebrał ich cały sąd. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie na sądzie, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Możemy być Mu za to na całą wieczność wdzięczni. Wymówki nie będziesz miał. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, 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 la. Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało o rzeczach, które przygotował Pan tym, którzy go słuchają. Więc jeśli będziesz służył Mu i wiernym okażesz się, w stylu nie zaznasz, gdy Pan wróci tu i ze sobą zabierze cię. On wraca tu, czy jesteś gotów go spotkać? Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, 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 la. W rozważanym fragmencie Duch Święty napomina nasze serca, pokazując, jak powinna wyglądać właściwa droga człowieka wierzącego. Myślę, że bazą do tego są wiersze od 14 do 17. Mamy Słowo Boże, które
jest tym Słowem Bożym, które nas napomina. Też jeden z braci wyraził dzisiaj w modlitwie, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, a więc chcieliśmy zobaczyć, jak Słowo Boże doradza królowi. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 17 rozdział, od 18 wiersza. Gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wynosiło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo. Mamy to Słowo Boże. Myślę, że powinniśmy w nim zaznaczać, podkreślać Boże obietnice, podkreślać to, co nas dotyka, bo to nie ma być tylko Biblia, którą mamy przy sobie, ale to ma być Słowo Boże osobiste dla każdego z nas. I też tutaj jest w tym drugim liście do Tymoteusza jest kilka myśli odnośnie napomnienia i też jest może i dla nas przestrogą, jak reagujemy na napomnienia. Czy ze złością, czy może mamy tysiąc wymówek, a może w ogóle bez szacunku do rodziców podchodzimy, bez bojaźni Bożej. Jak reagujemy na napomnienia? W liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 13 wiersz, czytamy: ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Napomnienia mają nas doprowadzić do tego właściwego miejsca, dlatego też, że jesteśmy przed Panem Jezusem i to ma do Niego nas zbliżyć. A też chciałbym jeszcze z Psalmu 119 przytoczyć 112 wiersz, w którym jest wyrażone, że to przyjmowanie Bożych napomnień, owszem, nie jest rzeczą łatwą. Ja może przeczytam. Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje. Wieczna za to nagroda. I właśnie o tej nagrodzie możemy czytać, o jednej z tych nagród możemy czytać w drugim liście do Tymoteusza. Ja sam osobiście uchwyciłem się tego słowa i trwam w tym. Mam nadzieję, że Pan to też zauważy i wynagrodzi. Nawiązując do tej ofiary z płynów, mamy w 4 Mojżeszowej, 28 rozdział, 7 werset, ofiarę codzienną. I tutaj jest powiedziane, że ofiarę z płynów wylej w miejscu świętym z mocnego napoju dla Pana. I też 2 Mojżeszowa, 29, odnośnik, tak? 4 Mojżeszowa, 28 rozdział, werset 7. Ofiarę z płynów wylej w miejscu świętym z mocnego napoju dla Pana. I 2 Mojżeszowa, 29, 40. Jako ofiarę z płynów ćwierć hinu wina. Generalnie tutaj widać, że nasze życie jako ofiara z płynów ma być, to nie jest sok, to nie jest herbatka ziołowa, to nie jest mleczko, to jest wyraziste. I nawiązując do tych napomnień, kto ma prawo napominać? Mnie spotkało w zeszłym tygodniu bardzo przykre zdarzenie, gdzie musiałem napomnieć za grzech. I dana osoba powiedziała: Grzesiek, chyba we łbie ci się poprzewracało. Od napominania mnie to są starsi mojego zboru i nikt inny. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak powiedzieć, jak ta osoba powiedziała. Dlatego, że w Piśmie Świętym widzimy, że
nawet wielkiego proroka, który powiedział: proroctwo mesjaniczne napomniała oślica. Oślica. A człowiek jest więcej wart niż oślica. Więc każdy człowiek, który zauważy błąd, ma obowiązek napomnieć drugiego człowieka. Jest powiedziane w Mojżeszowej: nie ścierpisz grzechu przy twoim bliźnim. Nie będziesz miał w nienawiści bliźniego swego, nie ścierpisz przy nim grzechu, ale gorliwie będziesz napominał twojego bliźniego. Więc ten, kto widzi i coś dostrzega, jest przez Boga zobowiązany do napomnienia. I grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli nie napomni, bo zagasza Ducha Świętego, który go do tego napomnienia przynagla, ujawniając daną rzecz. Proszę was wszystkich, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni, abyście byli jednomyślni. I by nie było między wami rozłamu, i by nie było między wami rozłamu, lecz byście byli zespoleni, wszyscy razem w jednej myśli i w jednym duchu, wszyscy razem w jednej myśli i w jednym duchu. Proszę was wszystkich, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni, abyście byli jednomyślni. I by nie było między wami rozłamu, i by nie było między wami rozłamu, lecz byście byli zespoleni, lecz byście byli zespoleni, wszyscy razem w jednej myśli i w jednym duchu, wszyscy razem w jednej myśli i w jednym duchu. Proszę was wszystkich, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni, abyście byli jednomyślni.